Cesarstwo Rzymskie przez 5 wieków dominowało w basenie Morza Śródziemnego. Zmieniało swoje granice, rozrastało się, dzieliło i znów powiększało. Dlaczego tak olbrzymie imperium przestało istnieć? Za sprawą coraz bardziej bezlitosnych przeciwników? Przez nieudolnych cesarzy? A może przyczyna była zupełnie inna? Co zniszczyło Cesarstwo Rzymskie? Rok 167. W granicach cesarstwa żyje 75 milionów ludzi. W stolicy ponad 1 000 000. Właśnie wtedy, jak piszą współcześni, uderza straszliwa epidemia i rozpoczyna się konflikt, przez który Rzym będzie mieć poważne trudności. Na jednej z kolumn upamiętniających zwycięstwa cesarzy i ich armii widnieją inskrypcje odnoszące się do wojen Marka Aureliusza. Wojny te zaczęły się w szczytowym okresie epidemii i ciągnęły się przez 5 lat. Co się wydarzyło? Czy to epidemia, osłabiając cesarstwo, stała się przyczyną tej długiej wojny? Śledztwo zaczynamy w rzymskich katakumbach, gdzie archeolodzy dokonali zadziwiającego odkrycia. Katakumby świętych Piotra i Marcelina. Na powierzchni 4 hektarów znajdują się szczątki 22 tysięcy osób, na ogół w niszach grobowych zwanych lokuli. W sercu nekropolii mieści się kilkanaście zamkniętych w starożytności nisz, które współcześnie odkryto, gdy wskutek zalania doszło do zapadliska. Badacze znaleźli coś, czego w chrześcijańskich katakumbach jeszcze nie widziano. Imponujące. Pomyślmy, ile warstw tu się na siebie nałożyło. Zbadaliśmy na razie warstwę grubości 20 cm, w której znaleźliśmy szczątki 200 osób. Do odsłonięcia zostało 70 cm, więc prawdopodobnie odkryjemy szczątki jeszcze 700 ludzi. Niektóre szkielety leżą na plecach, ten akurat na brzuchu. Inne są w pozycji bocznej, niekiedy jedne w drugich. Widać, że zwłoki układano, jakby przewidywano, że pojawią się nowe. Starano się jak najlepiej wykorzystać przestrzeń grzebalną. Zastosowaliśmy metodę datowania radiowęglowego do kości, tkanek i pestek winogron wykrytych w niektórych szczątkach. Wyniki wskazują na okres od końca I wieku do początku III. Zwłoki złożono tu więc wcześniej niż powstały znane nam katakumby chrześcijańskie. Wyszliśmy od hipotezy, że w tych pomieszczeniach spoczęli chrześcijańscy męczennicy.
Staramy się więc wykryć na kościach charakterystyczne uszkodzenia, ślady wskazujące na przemoc ze strony innego człowieka. Do tej pory niczego takiego nie znaleźliśmy. Hipoteza epidemii wydaje się bardziej uzasadniona. W przypadku wielkich epidemii śmiertelność jest duża, a kości ofiar nie są uszkodzone. Dobry stan szczątków może więc wskazywać na taką wersję zdarzeń. W normalnych warunkach na cmentarzach zwłoki są grzebane w nieregularnych odstępach czasu. Gdy ciała na spodzie ulegną rozkładowi, kolejna warstwa zwłok powoduje przesuwanie tych szczątków. Archeolodzy znaleźliby więc wymieszane szkielety. Ofiary epidemii natomiast byłyby pogrzebane mniej więcej w jednym okresie. Rozkładałyby się równocześnie, więc dziś odnaleźlibyśmy niewymieszane szczątki. Badacze zmierzyli każdą kość i wprowadzili dane do komputera. Kości zostały ponumerowane. Opisano poszczególne szkielety. Dla każdej warstwy oznaczono głębokość. Na tym poziomie zwłoki są ułożone na przemian. W niektórych strefach obserwujemy gips oddzielający szczątki. Czaszka to 47. Górna część kręgosłupa 53. Dolna część 67. Prawy bark 56. Te pomiary to podstawa naszej pracy. W trójwymiarowym układzie współrzędnych zaznaczamy położenie każdej kości z każdego szkieletu. Tworzymy komputerowy model, kość po kości, szkielet po szkielecie, warstwa po warstwie. Geraldine Sachaux odtworzyła układ zwłok pogrzebanych niemal 2000 lat temu. Wykazała, że osoby te zmarły w niewielkich odstępach czasu, bo w trakcie rozkładu ciał kości się nie wymieszały. Badaczka obliczyła, że gdyby wszystkie zwłoki zostały złożone do grobu jednocześnie, zarwałby się pod nimi strop. Musiało zatem być kilka etapów. Pierwsza warstwa zdążyła opaść, nim pogrzebano następne ciała. To dowodzi, że zwłoki chowano tu grupami w kilku fazach, co najmniej trzech. Mogły one odpowiadać falom epidemicznym. Spoczywają tu ofiary jednej epidemii albo kilku różnych. Epidemia, która zaczęła się w 167 roku, uderzyła w cesarstwo w kilku rzutach o wielkim nasileniu. Czy także z powodu epidemii wojsko Marka Aureliusza miało takie trudności w starciu z barbarzyńcami? Wojna nad Dunajem ciągnęła się bez końca. Pierwszy raz armie cesarstwa poniosły serię porażek. Jesteśmy w strategicznym punkcie na brzegu Dunaju. Rzeka ta stanowiła granicę ciągnącą się od Bawarii aż po Morze Czarne. Na drugim brzegu także znajdowały się terytoria należące do Rzymu. Naprzeciwko mielibyśmy Dację, która rzymską prowincją była wówczas zaledwie od 50 lat.
została podbita ze względu na kopalnię złota. Cesarstwo miało tu swoje miasta, lecz cały ten obszar otaczali barbarzyńcy. Dlatego Rzymianie stawiali garnizony i forty, a teren przemierzały patrole. Wszystkie te umocnienia obronne okażą się niewystarczające podczas epidemii. Ale czy to możliwe, że epidemia aż tak osłabiła armię rzymską? Odpowiedź znajdziemy w małym muzeum w serbskim mieście Požarevac. Dwa kamienne bloki z inskrypcjami rzucają światło na problemy cesarstwa. Titus. Na tej steli widnieją imiona żołnierzy, którzy odeszli z armii w 195 roku po 25 latach służby. Odzyskali wolność i otrzymali sporą premię, za którą mogli się urządzić, kupić ziemię. Uczcili ten fakt, wykuwając swe imiona w kamieniu. Publius, Catilinus, Julianus. Et tous ces gens, ce monument le dit. Wszyscy ci ludzie, jak czytamy, podjęli służbę w 169 roku. C'est l'année de l'épidémie. Trwała już wtedy epidemia. Dżuma szalała w Akwilei i z pewnością w innych obozach w regionie naddunajskim. Uwagę zwraca liczba żołnierzy. Wykuto imiona 270 osób. Znamy takie listy z wcześniejszych okresów i innych miejsc, na przykład z Egiptu, a także z terenów naddunajskich. W 169 roku powołano do wojska tylu ludzi, ilu w innych okresach przez 2-3 lata. Należy doliczyć sporo żołnierzy niewymienionych w wykazie. Druga ciekawa sprawa to imiona żołnierzy. Wskazują, że ludzie ci zostali obywatelami tuż przed wcieleniem do wojska. Titus Flavius, Marek Aureliusz, Tytus Aureliusz i znów Tytus Aureliusz. Imię Aureliusz, powtarzające się ponad 60 razy, pochodzi od Marka Aureliusza. Cesarz uczynił tych ludzi obywatelami, by mogli służyć jako prawdziwi legioniści. Niewykluczone, że banalne imiona, takie jak Waleriusz, zostały nadane przez centurionów. Imiona rdzenne, barbarzyńskie, które Rzymianom musiały brzmieć dziwnie, odnajdujemy w przydomkach żołnierzy. Trakowie często nosili przydomek Muko, a Ilirijczycy Daciusz. Nie znamy pochodzenia wszystkich imion. Niektóre, jak na przykład Kuria, występowały bardzo rzadko. Te właśnie imiona nosili ludzie, zanim stali się obywatelami cesarstwa. Wywodzili się z podbitych plemion. W zwyczajnych czasach nie zostaliby legionistami. Ich obecność oznaczała, że trzeba było uzupełniać braki i nie wybrzydzano. Armia jest zdezorganizowana, na prędce zasilona chaotycznym poborem, osłabiona przez epidemię. Pierwszy raz w historii barbarzyńcy wedrą się do centrum cesarstwa. W sierpniu roku 170 dotrą oni aż do Grecji i splądrują jedno z najważniejszych sanktuariów. Świątynię w Eleusis. Miejsce pielgrzymek znane w całym świecie rzymskim. Zdarzenie to będzie mieć poważne następstwa. Par cette porte,
Przez te wrota każdego roku przechodziło setki wtajemniczonych, młodych i starych, mężczyzn i kobiet, wolnych i niewolników. Inicjacji nie broniono nikomu, byle znał grekę i nie miał krwi na rękach. Wystarczyło spełnić te warunki, by skorzystać z dobroci bogini. N'importe qui est apte à recevoir les bienfaits des déesses. Według mitologii greckiej to w Eleusis narodziło się rolnictwo. Tu właśnie bogini Demeter uczyniła z niego dar dla ludzi. Wzniesiono imponującą świątynię. Wewnątrz umieszczono skarb przeznaczony dla bogów, tak jak czyniło się we wszystkich sanktuariach starożytnej Grecji. I tę właśnie świątynię splądrują barbarzyńcy. Olbrzymia przestrzeń, las 42 kolumn, 54 metry szerokości, o 20 więcej niż w Panteonie. Pośrodku olbrzymiej sali okolonej stopniami, na których siadali wtajemniczeni, znajdowało się szczególne miejsce, zwane Anaktoronem. Serce świątyni przetrwało w niezmienionym kształcie 10 przebudów. Tam odprawiano obrzędy. W tym miejscu przechowywano święte przedmioty pokazywane wtajemniczonym. Odkrywali oni coś, o czym nie mamy pojęcia, gdyż obowiązywała ich tajemnica. Możemy tylko zgadywać, co się tam działo, jak przebiegały misteria. Ta sławna świątynia zostaje napadnięta przez grupę wojowników z plemienia Kostoboków. Plądrują i podpalają sanktuarium niedługo po wybuchu epidemii. Wojska Marka Aureliusza nie zatrzymały Kostoboków, którzy doszczętnie zniszczyli świątynię. Trzeba było wszystko odbudować. Parce qu'il a dû tout reconstruire. Od 171 do 176 roku w regionie Dunaju trwały zażarte walki. Starano się odeprzeć barbarzyńców. Po wojnie Grecy i Rzymianie zapewne uznali, że porządek powrócił i chcieli zapomnieć o tej obelce, napaści i grabieży. Barbarzyńcy jednak wyciągnęli inny wniosek, że można się przedrzeć. Od tej pory wodzowie poza granicami cesarstwa wypatrywali słabych punktów, by znów wkroczyć po łupy i w chwale powrócić do swoich plemion. W Eleusis doszło do najgorszego. To jasne, że barbarzyńcy powrócą, gdy tylko nadarzy się sposobność. Cesarstwo jest osłabione, wrogowie atakują, a zagraża mu coś jeszcze. Zmiana klimatu. Dwa tysiące lat później, w Czechach, na dawnych krańcach cesarstwa, poznajemy charakter tych zmian. Pomaga w tym technologia. All plants. U wszystkich roślin, które żyją dłużej niż rok, nie mówię o tropikach z ich sezonowym cyklem klimatycznym, tworzą się tak zwane słoje przyrostu wtórnego. Słoje te są najlepiej widoczne w drzewach. Zależnie od tego, w jakich warunkach rozwija się drzewo, słoje są szersze lub węższe.
Badając słoje, zyskujemy informacje o zmianach w środowisku i klimacie. W tym dębie spodziewam się zobaczyć 80-100 słoi. Dostarczą nam więc danych z większości XX wieku. Biorąc próbkę, wiemy, że słój znajdujący się tuż pod korą powstał w zeszłym roku. Wystarczy liczyć lata wspak. Drzewa pokazują, jaki był klimat w ostatnich 300 latach. To pierwszy etap podróży w czasie, która doprowadzi badaczy aż do okresu Cesarstwa Rzymskiego. Trzeba będzie przeanalizować drewno ze wszystkich epok, żadnej nie pomijając. Go around this one, the main timber here in the middle. Looks good. This old windmill here is dating approximately. Ten stary wiatrak powstał mniej więcej przed 200 laty. A dębina, z której został zbudowany, miała od 150 do 200 lat. Oznacza to, że badając słoje tego drewna, cofniemy się w czasie o 3-4 stulecia. Potrzebujemy bardzo wielu słojów z licznych drzew. Dlatego nie zadowolimy się jedną, dwiema próbkami z tego wiatraka. Weźmiemy ich 20 lub 30 z różnych belek. Badając historię klimatu, naukowcy zwracają się ku obiektom archeologicznym. W centrum Brna podczas prac budowlanych odkryto średniowieczną studnię. Pochodzi ona z XII wieku. To kolejny etap podróży do czasów Cesarstwa Rzymskiego. Aby dotrzeć do celu, trzeba będzie także badać rzadki materiał, częściowo skamieniałe drewno, które przeleżało tysiąclecia w glebie. Takie drewno odkrywamy czasem przy okazji działalności człowieka. Gravel pits. W kopalniach odkrywkowych żwiru można znaleźć stare, częściowo skamieniałe drewno, które przechowało się w warunkach beztlenowych. W tej kopalni spoczywa ono w żwirze pod warstwą wodonośną. Jak widać, teren jest płaski. Wiła się po nim rzeka, która przez wieki i tysiąclecia niejednokrotnie zmieniała swój bieg. A suche drzewa osuwały się do wody i pozostawały na dnie. Nie znamy jeszcze wieku tego drewna. Może mieć od 1000 do 8000 lat. Duża rozbieżność. Te materiały naprawdę pozwalają nam się cofnąć w czasie. Dendrochronologowie pobierają setki próbek dębiny z różnych epok, z początku nie znając ich dokładnego wieku. W laboratorium Uniwersytetu Mendla w Brnie każda próbka zostaje starannie oszlifowana, by można było precyzyjnie zmierzyć słoje. Teraz przystępujemy do tak zwanego datowania porównawczego. Zestawiamy próbki z różnych źródeł.
zarówno z żywych drzew, jak i z dawnych materiałów. Badamy drewno z budynków historycznych i z wykopalisk, a także pół skamieniałych. Jeśli mamy dostatecznie dużo materiału porównawczego i parametry się pokrywają, to możemy datować z dużą dozą pewności. Te wykresy odzwierciedlają zmianę szerokości słojów w czasie. Są ze sobą zestawiane. W ten sposób można się cofnąć do najdawniejszych epok. Gdy już zidentyfikujemy słoje i możemy powiedzieć, ten jest z 1258 roku, a ten z 505, to bierzemy drewno, którego wiek określiliśmy, i rozcinamy je bardzo cienkim ostrzem, by w próbce nie znalazły się fragmenty ani poprzedniego, ani następnego słoja. Przygotowujemy tysiące takich próbek i zaczynamy badanie. Izolujemy celulozę. Materiał umieszczamy w kapsułce ze srebra lub cyny. Z jednego słoja mamy dwie próbki, jedną do badania węglem, drugą tlenem. Węgiel i tlen pozwalają oznaczyć poziom temperatur i opadów. Dzięki temu naukowcy precyzyjnie określili, jak zmieniał się klimat w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Przyjrzyjmy się okresowi, powiedzmy, od 100 roku przed naszą erą do 150-180 roku naszej ery. Było wtedy sucho, czyli też ciepło. Panowały korzystne warunki. Klimat się wówczas nie zmieniał. To ważne. Okres ten, ani zbyt gorący, ani zbyt chłodny, charakteryzowała stabilność. W następnej fazie, około roku 200, pojawiły się fluktuacje. Klimat stał się wilgotniejszy i zapewne chłodniejszy. Niekorzystna sytuacja. Zmiany są nieprzewidywalne, a jeśli następują szybko, to społeczeństwa nie potrafią się dostosować. Wieki łagodnego klimatu i dobrobytu, nazywane dziś rzymskim optimum klimatycznym, minęły bezpowrotnie. Żyjący w III wieku Cyprian, biskup Kartaginy, pisał, że promienie słońca nie lśnią już jak dawniej, a plony są mniej obfite. Porównał świat do bladego starca stojącego nad grobem. A to nie koniec problemów. Bardzo daleko na stepach Azji Środkowej pojawiają się nowi przeciwnicy. Hunowie przygotowują się do ataku na cesarstwo. Klimat może tu odgrywać bardzo istotną rolę. Prócz prac w Europie Środkowej, wraz z rosyjskimi kolegami poświęcamy dużo energii badaniom na południu Syberii. Interesują nas rozległe góry Altaj, miejsce styku Rosji od północy, Mongolii od południa, Chin od południowego zachodu i Kazachstanu od zachodu. Granica lasu w Altaju znajduje się na wysokości 2400 metrów. Docieramy więc tak wysoko, a niekiedy jeszcze wyżej. Altaj jest bardzo ważny dla badania temperatur latem.
Rosną tu bardzo stare drzewa, a przy górnej granicy lasu znajdujemy bardzo stare, suche drewno. Wyżej drzewa już nie rosną, bo jest za zimno. Nawet nieznaczne zmiany temperatury latem pozostawiają ślad w słojach drzew. Jak myśmy oglądali termometr. W wysokich górach panują srogie mrozy. A bardzo niska temperatura zapobiega rozpadowi drewna. Ponadto w strefach górskich suche drewno często leży nie na ziemi, lecz na kamieniach, co także chroni przed rozpadem. Ciekawe, że odtworzony schemat temperatur w Altaju, czyli w środkowej Eurazji, przypomina dane z oddalonych o 5000 km Alp. Mamy więc dowody na stabilny, ciepły okres, po którym około II wieku naszej ery temperatury zrobiły się niestabilne, pojawiły się fluktuacje. Uprawa roli była coraz trudniejsza. Koczownicy ze stepów Eurazji Środkowej niewątpliwie ucierpieli przez klimat. Całe populacje zaczęły migrować na znacznie większe odległości. W IV wieku następuje ochłodzenie. Plemiona z Altaju, dzisiejszej Mongolii i Kazachstanu, wyruszają na poszukiwanie lepszych warunków. Jeźdźcy z Azji Środkowej przywiozą do Europy nową broń. Łuk refleksyjny jest zbudowany z materiałów o dopełniających się właściwościach. Jest trwalszy i ma większy zasięg. Ta broń wiele zmieni, gdy Hunowie staną u wrót Cesarstwa Rzymskiego. Docierają na równiny nad Wołgą, a stamtąd kierują się w stronę Krymu i Morza Czarnego. Tam spotykają znane Rzymianom barbarzyńskie plemiona, na przykład Gotów i Sarmatów. Zajmują ich miejsce. Ziemie barbarzyńskich ludów znajdują się więc między młotem Hunów a kowadłem cesarstwa. Plemiona proszą Rzym, by przyłączył te obszary do swego terytorium. Wizygoci spotykają się z nieprzychylnym przyjęciem. Za Dunajem są narażeni na zapędy chciwych urzędników rzymskich, buntują się więc. Pod Adrianopolem w 378 roku starły się dwie potężne armie. Były to wojska Valensa, cesarza wschodniorzymskiego, i Fritigerna, wodza wizygockiego. Wojsko Valensa mają wesprzeć posiłki z zachodu, lecz ten rozpoczyna atak przed ich przybyciem. To błąd fatalny w skutkach. Wizygoci mają przewagę liczebną.
Rzymianie znajdują się w kleszczach, otoczeni przez jeźdźców wroga, zmuszeni do walki wręcz. Pod Adrianopolem doszło do największej klęski w całej historii cesarstwa. Zginęło kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Sam cesarz stracił życie w bitwie. Armia rzymska zostaje bez przywódcy. Koniec cesarstwa wschodniorzymskiego, najsłabszej części imperium, to już kwestia czasu. Inne plemiona u wszystkich granic, wzorem Wizygotów, najeżdżają na regiony i opanowują je, posuwając się w ten sposób ku sercu cesarstwa. Zdobycie Rzymu przez Wizygotów w 410 roku to jeden z etapów tego straszliwego upadku. Wandalowie opanowują Afrykę Północną. W 429 roku naszej ery cesarstwo zachodnio-rzymskie zaczyna się rozpadać. Taka będzie sytuacja do początku VI wieku, kiedy rzymskie spróbuje wziąć odwet i odzyskać utracone terytoria. Przeszkodzi w tym jednak katastrofa klimatyczna. Wyobraźmy sobie, że żyjemy w 535 roku. Wschodnie prowincje cesarstwa mają się dobrze. Przewodzi im nowy cesarz urodzony na zachodzie, władający łaciną, marzący o odbudowie imperium. Cesarz chce najpierw odbić Afrykę. Wystarcza mu kilka miesięcy. Cesarstwo odzyskuje więc spichlerz dla swojej zachodniej części i może się skierować w stronę dzisiejszych Włoch. W 536 roku żołnierze przeprawiają się z Sycylii ku centrum półwyspu i ruszają na Rzym. Wiosną 536 sprawnie posuwają się naprzód, aż nagle dzieje się coś niespodziewanego. Na rok, może półtora, gaśnie słońce. Współcześni piszą, że w południe świeci ono nie jaśniej niż księżyc. Co się stało tamtej wiosny 536 roku? Dlaczego cesarz Justynian nie doprowadził ofensywy do końca, choć wydawało się, że może odzyskać całe imperium? Przyczynę odkryto niedawno. W amerykańskim mieście Orono, dzięki współpracy klimatologów i historyków z uniwersytetów Harvarda i Maine, udało się dowiedzieć, jak zjawisko naturalne przyspieszyło koniec cesarstwa. Kluczowy dowód w śledztwie dotyczącym klimatu w VI wieku znajduje się w chłodni Uniwersytetu w Maine. To próbka lodu. Ten fragment znajdował się na głębokości 60 metrów. Przechowujemy go w chłodni w temperaturze poniżej minus 25 stopni Celsjusza. Przygotowuję lód do analizy laserowej. Zdrapuję zewnętrzną część, by wyeliminować zanieczyszczenia. Powierzchnia musi być jak najgładsza. Ta próbka pamięta klimat z ostatnich 4000 lat w Europie. Pobrano ją na granicy szwajcarsko-włoskiej na górze Nifetti, czyli w sercu dawnego Cesarstwa Rzymskiego. Do tej pory takie lodowe rdzenie badano tylko w Antarktyce. Tam mają technologię przystosowaną do analizowania próbek z głębokości nawet 3 kilometrów, jak na Grenlandii. W Europie sytuacja jest inna. Pokrywa lodowa od powierzchni do skały osiąga 72 metry.
Nie mamy technologii, która pozwoliłaby pozyskiwać informacje z tak silnie skompresowanego lodu. Instytut Zmian Klimatu, prowadzony przez profesora Majewskiego, wdraża nowe narzędzie do laserowego badania próbek. Można nim wykonać nie 100 pomiarów na metr, ale ponad 40 tysięcy. To narzędzie jest wyjątkowe, bo do pobierania próbek wykorzystuje laser. Wszystko widać na monitorze, jakby przemieszczała się dżdżownica. Laser działa jak maleńki kilof, który odcina kawałeczki lodu. Oddzielone fragmenty miesza się z gazem. I w tej postaci umieszcza w urządzeniu, które wykrywa nawet w bardzo małym stężeniu miedź, ołów i sód. Stąd czerpiemy informacje o klimacie, działalności człowieka i innych czynnikach. Analizując dane z roku 536, naukowcy wykryli wysokie stężenie siarki świadczące o erupcji, a przede wszystkim wykryli pył wulkaniczny. Jego charakterystyczny skład naprowadził ich na trop wulkanu na Islandii. Podejrzewa się, że właśnie ten wulkan wybuchł, gdy Justynian szykował się do odbicia wszystkich ziem cesarstwa. Trudno jest określić siłę erupcji na podstawie próbki lodu, chyba że zbada się stężenie siarki, bizmutu i cyny. W ostatnich 2000 lat było ono bardzo wysokie. Możemy więc przypuszczać, że w roku 536 doszło do ważnego zdarzenia. Podczas erupcji do atmosfery uwolniło się bardzo dużo dwutlenku siarki, co poskutkowało obniżeniem globalnej temperatury o jakieś 2 stopnie. Nastąpił najchłodniejszy okres w dwóch ostatnich tysiącleciach. Zaczęło się w 536 roku, w 540 wybuchł następny wulkan, kolejny w 547. Robiło się coraz zimniej, klimat przestał sprzyjać rolnictwu, a w 541 roku w delcie Nilu zaatakował nowy mikrob. W 541 roku zaczęła się epidemia bez precedensu, która zdecydowała o losach cesarstwa. Obecnie archeologowie odkrywają jej ślady w całej Europie. Na wyspie Maglon, blisko Montpellier, epidemia mogła zniszczyć ważny ośrodek wymiany handlowej z krajami basenu Morza Śródziemnego. To magiczne miejsce, katedra na wyspie. Wyspa znajduje się niedaleko Montpellier, blisko wybrzeża, między zbiornikami na lądzie a morzem. Dziś dojeżdżamy tu samochodem, ale w przeszłości wyspa była odcięta od kontynentu. Znaleźliśmy tu bizantyjskie odważniki, co wskazuje na obecność kupców, którzy handlowali przyprawami nad Morzem Śródziemnym. Dopływając do wyspy, starożytni widzieli mnóstwo statków. Musiało być naprawdę dużo statków, łodzi i barek o płaskim dnie do żeglugi śródlądowej. Sądzimy, że w tym miejscu były magazyny. Prawdopodobnie wymieniano się tu tkaninami, przędzą, serami i innymi towarami, które nie pozostawiają śladów archeologicznych. W latach 560-580 obszar się wyludnił.
Odkrywamy ludzkie szczątki w zaskakujących miejscach. Nie wiadomo, czyje to ciała. Spoczywały w gruzach budowli. Można to wiązać z epidemią lub wojną. Liczba ludności niewątpliwie zmalała. Staramy się dowiedzieć więcej o tym zagadkowym okresie od V do VII wieku. Zaszła wówczas zmiana. Świat rzymski i bizantyjski ustąpił miejsca porządkowi średniowiecznemu z jego królestwami germańskimi. Tu mamy dwie kości udowe skierowane w głąb. Ciała nie ułożono chyba poziomo, jak czyni się podczas pochówku. Ta część leży płasko, lecz te kości zagłębiają się w ziemię. Może więc zwłoki rzucono tu jak odpad do śmietnika. Czasami ciała rzucano bezładnie, ale niekiedy starannie układano. Bez trumny, bogactw, lecz jednak z troską. Znaleźliśmy ciało pogrzebane twarzą do dołu. To wielka kara dla chrześcijanina, pozbawienie dostępu do wiecznej światłości. A tu mamy ząb. Zęby to najlepiej zachowane fragmenty bardzo starych zwłok. Często najdłużej opierają się rozpadowi. To dlatego, że kamienieją. Tu znaleźliśmy ich sporo. Zbadamy DNA, które w zębach zwykle jest dobrze zachowane. Sprawdzimy, czy tamci ludzie chorowali. Szukamy bakterii dżumy. Z jakiego powodu rentowne wymiany handlowe nagle w V wieku ustały? Odpowiedź znajdziemy w niemieckim Instytucie Maxa Plancka. Zespół wyspecjalizowany w starożytnych chorobach potrafi dziś zidentyfikować patogeny z czasów rzymskich. Badania zaczynamy od zębów osoby, która mogła umrzeć na chorobę zakaźną. Ząb to bardzo ciekawy materiał. Wewnątrz znajduje się zaschnięta krew, w której oczywiście musiały krążyć czynniki chorobotwórcze. Jak do niej dotrzeć? Przecinając ząb. Tniemy, rozwiercamy wgłębienie i pobieramy proszek z kości. Powinien on zawierać DNA czynników chorobotwórczych. Teraz trzeba wyizolować DNA z proszku wyciągniętego z zęba. W tym celu rozpuszczamy proszek w płynie. Uzyskujemy ekstrakt ze starożytnych kości, zawierający maleńkie fragmenty DNA zmarłej osoby i być może DNA patogenu, który ją zabił. Większość DNA, które pozyskujemy ze starożytnego szkieletu, nie pochodzi od tej osoby ani od drobnoustroju chorobotwórczego, lecz ze środowiska. Szkielet leżał w ziemi ponad 1000 lat. Znajdujemy w nim więc DNA bardzo dużej liczby mikroorganizmów. Z tej mieszanki DNA interesuje nas maleńka część, zaledwie 0,001% całości.
Musimy jakoś wyłowić to DNA, które chcemy zbadać, a którego zawartość jest znikoma. Stosujemy metodę hybrydyzacji. Naprawdę, przypomina to wyprawę na ryby. Wykorzystujemy świetną cechę DNA. Bierzemy fragment zawierający nukleotydy A, C, T i G. To elementy składowe DNA. Na jednej części mamy więc A, T, C i G, a na części komplementarnej nukleotydy do nich pasujące. T do A, C do G, G do C. Przyciągają się jak magnesy. Cała reszta pozostaje w mieszaninie i można ją wypłukać. Mieliśmy 0,001%, a teraz mamy 50% DNA patogenu. Umieszczamy materiał w maszynie do sekwencjonowania. Potrafi ona odczytać i odtworzyć miliardy sekwencji DNA w krótkim czasie, bo zaledwie w jeden dzień. Uzyskujemy miliardy sekwencji. A, C, T, T, C, A, G i tak dalej. Billions of DNA sequences coming then out of that machine. Znalezione DNA bakterii jest fragmentaryczne. Elementy różnią się z powodu warunków, w jakich przechowywały się zęby. Aby złożyć tę olbrzymią układankę, trzeba porównać każdy z tych segmentów z próbkami DNA różnych drobnoustrojów chorobotwórczych. W ten sposób udało się wykluczyć gruźlicę i tyfus i potwierdzić obecność pałeczki dżumy. Szukaliśmy bakterii Yersinia pestis z czasów dżumy Justyniana, czyli z VI wieku. Zbadaliśmy setki ludzkich szczątków z tamtego okresu, aby sprawdzić, do których rejonów Europy dotarła wtedy dżuma. Zaskoczyło nas, że wykryliśmy ślady tych bakterii w szczątkach z Półwyspu Iberyjskiego, czyli z dzisiejszej Hiszpanii, a także z Francji, Niemiec i Anglii, z dużych obszarów w Europie Zachodniej. W kilkunastu ludzkich szkieletach wykryliśmy dobrze zachowane DNA pałeczek dżumy. Odtworzyliśmy cały genom bakterii z tamtych czasów. Naukowcy stopniowo tworzą mapę zasięgu dżumy Justyniana. Epidemia w kilku falach trwała około 3 lat. Ofiarą padła co najmniej 1/3 ludności. Chłód i dżuma przerwały więc proces odbudowy Cesarstwa Rzymskiego. Podjęto go ponownie, ale z mniejszym zapałem. Wojska Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego cofnęły się na stałe. 100 lat później imperium było już tylko cieniem dawnego siebie. Wersja polska, Kanal Plus.